Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam, czym warto oddychać, czym się warto karmić i czym my się karmimy tutaj w RTCK. I że wielu z nas zwraca uwagę na to, co trafia do naszego brzucha, a niekoniecznie na to, co wciągamy nosem. Intro. Intro. Cześć, witajcie, tutaj Michał Szczepanek. I Piotr Piwowar. Michał, słuchaj, w naszym biurze ostatnio zagościły tak zwane baobaby. Powiedz, skąd one się wzięły i tak w ogóle skąd ten pomysł? Pewnego dnia przychodząc do biura poczułem niezwykłą suchość w oczach. Zaczęły mi łzawić oczy i stwierdziłem, że coś tu jest nie tak. Prawdopodobnie jest to związane z wilgotnością powietrza. Mhm. Zainicjowałem projekt pod tytułem Las RTCK. Była też druga nazwa RTCK w lesie. Dla tych, którzy wiedzą, RTCK śmiało wdraża różne innowacyjne projekty. Jesteśmy już użytkownikami projektu 6+2, o czym możecie usłyszeć w RTCK Show. I powiemy też może o następnym odcinku. Nie pamiętam, który. Ale to musielibyśmy zaprosić wtedy gościa. Katarzyna niestety nam zwiała z kadru, więc nie porozmawiamy z nią o tym, czym oddychamy w RTCK. Ale... Jak ktoś nie widział, to Kasia tutaj robiła zdjęcia na Instagrama. W każdym razie... Zobaczcie naszego Instagrama. Taka też wskazówka, nie wiem, czy wiesz, że mówi się w każdym razie, a nie w każdym bądź razie. Ludzie często mówią w każdym bądź razie, to jest ja błąd. Tak powiedziałem? Nie, ale tak chcę wzmocnić twoją poprawność językową. To co się mądrzysz, kurde, jak mówię poprawnie. Wzmacniam twoją poprawność językową. No i wracając do opowiedz tematu. Opowiedz o tych baobabach. Baobaby to te przysłowiowe drzewa, czyli dwa urządzenia, jedno oczyszczające, drugie nawilżające w naszym biurze. Musieliśmy wyszukać takie, które spełniają kubaturę naszego budynku i spełnią te wymogi, żeby oczyścić i nawilżyć. Dlatego nazywają się baobabami, a nie po prostu... drzewami, bo przyszły ogromne i spasione urządzenia, które wymagają ciągłej opieki podlewania. No bo wiadomo, taki... oczyszczacz nie ma wody, ale nawilżacz dwa baniaki wody dziennie zużywa. Powiedz, czy swędzą cię oczy teraz? No teraz nie, teraz widzę dobrze, czuję się dobrze i jak większość osób w RTCK również czuję się dobrze. Jaka lekcja z tego płynie? No bo po to mówimy, że na co dzień, oprócz tego, że mówimy tutaj o czystym powietrzu i tak dalej, karmimy się różnymi treściami. Tak. I czy te treści są dla nas, nie są dla nas przypadkiem toksyczne? Tak. Czy nie są szkodliwe. Akurat świetny temat na Wielki Post. Właśnie, czy one nas ożywiają. Tak. Więc nie tylko zastanówcie się nad tym, jaki oczyszczacz warto sobie do domu kupić i nawilżacz, ale jakie rzeczy warto oczyścić tak mentalnie, psychicznie u siebie. Zaczniemy od baobabów, skończymy na głębiach. Popatrz, bo oczyszczasz jakiś taki brud, który masz w sobie, złe treści, którymi się karmisz, ale również potem nawilżasz, u nas drugi baobab, nawilżasz to, co dobre. W tym wypadku oczy sobie nawilżamy tym powietrzem, nie? Czyli twoja metafora sięga tego, żeby podlewać to, tak? Dbać o to, co u nas jest dobre w naszym życiu. Jak to ziarnko gorczycy. Tak. Tak. A eliminować dzięki oczyszczaczom, czyli na przykład takim przeglądom tygodniowym, rachunkowi sumienia. Tak. Nie? Oczyszczać to, co spotkanie złe. Ze słowem, z dużej S. Spotkanie ze słowem, spotkanie ze sobą. Tak. W rachunku, tak? Tak. Czyli takim oczyszczaczem może być na przykład, jak to się nazywa ta nowa aplikacja, którą się jaraliśmy? To możemy polecić, prawda? Nasz podcast będzie też taki, że będziemy polecać takie zewnętrzne... Tak. Jako searchersi bądźmy również transseterami dobrych treści. Co to znaczy transseterami? Sprawdź sobie, wygoogluj. No spróbuj. Transseter. Tak, domyślam się, że przekazujesz jakiś trend? Tak. Czy to trendsetter? To są dwie różne rzeczy? Dwie różne rzeczy. Kurde, możliwe, że trendsetter i pół życia używam złego słowa. Teraz Piotr szuka, dlatego trochę słychać go mniej, bo oddalił twarz od mikrofonu, bo jest przejęty tym, że zrobił fopa. Fopa. Trendsetter. Trendsetter, czyli ustalasz trendy. Właśnie dlatego złapałem cię, a jednak się doczepiłem. Nie tylko w każdym razie, ale też... Nie wiem dlaczego, jak dałem trendsetter, to mi się na Google'ach jakaś taka zwrotka pojawiła, ale jej niestety nie możemy wam zacytować. To lepiej nie wpisujcie trendsetter. Więc polecamy wam, poza nie, tym, żeby... Nie, wpisałeś błędne właśnie to. Poza tym, żeby oczyszczać swoją okolicę, to również ją podlewać, pogłębiać, pogłębiarka. Świetna aplikacja. Bardzo podjaraliśmy fajna. Się, żeby taką spróbować wprowadzić w RTCK. Może ktoś z was robi aplikację. Jeżeli by chciał nam w tym pomóc, to dajcie znać. Jaramy się tematem. Dobrze. No to takie zadanie dzisiaj dla was i widzimy się w następnym odcinku już jutro. Czyli nawadniajcie się, oczyszczajcie i pogłębiajcie przez te 40 dni Wielkiego Postu. Cześć.